Nie jest to z zamożnej rodziny, gdzie tam no, nie przelewało się nigdy. Czytasz mi dosłownie w myślach, chciałem się zapytać, bo u ciebie, Kamil, w domu sytuacja nie była nigdy jakaś taka wybitnie dobra, nie? Nie przelewało się, mówiąc. Nie, nie przelewało się. Tak jak mówisz, nie przelewało się, no ale tak jak mówię, no to mi dawało takiego no, kopa, że mówię, kurze, muszę pomóc rodzicom w jakiś sposób, żeby ich odciążyć, że no tak jak mówię, pamiętam, że pierwsze oryginalne buty kupiłem sobie w wieku 15 lat, no sam ze swoich pieniędzy, które zarobiłem, tak jak mówię, ze stypendium, więc no tak, to mi dawało kopa, mówiłem, że mnie, no muszę zdobywać co roku mistrza Polski, żeby mieć te stypendium, żeby mieć te 500 zł miesięcznie. No i tak robiłem, że co roku zdobywałem mistrza Polski. I pamiętam, że tak jak mówię, że już miałem 19 gdzieś tam lat. I to był taki, myślę, że to był 18-19 lat, to był taki okres mój buntu. To myślę, że wtedy byłem takim najgorszym łobuzem, w sensie, bo chodziłem co weekend, można powiedzieć, że chodziłem do dyskoteki, tak troszeczkę chodziłem na tą złą drogę, tak jakby. Koledzy, tak jak mówię, koledzy tak ściągali mnie i no cieszyłem się, że jednak, no tak jak mówię, że wróciłem na tą dobrą drogę, no bo jak miałem takie sytuacje, że no tak jak mówię, biłem się co weekend i miałem taką sytuację, że uderzyłem chłopa, uderzył głową o krawężnik i tak gdzieś miałem, kurde, zobaczyłem mnóstwo krwi, mówię, zabiłem człowieka. I typu, to był taki no, mój dzwonek do głowy, że nie mogę takich rzeczy robić. No kurczę, to ja mógł pójść siedzieć, tak? No i od tamtej pory już też przestałem tak chodzić na takie, no tak jak mówię, na dyskoteki. Mówię, nie no, to nie już trzeba przestać bawić się, imprezować i wrócić znowu na ten dobry tor, czyli no, do sportu. No i nie ukrywam, że cieszyłem się bardzo, bo tak jak mówię, miałem taką sytuację, że jechaliśmy do Myszkowa, pamiętam z trenerem Mariuszem Cieślakiem, Grzegorzem Strgałem, jechaliśmy na zawody i dostałem telefon nagle taki od jakiegoś tam pana Mlak, on miał chyba na imię i mówi, czy nie chciałbym przejść na zawodostwo. Dostałem telefon i mówi, że nie chciałbym przejść na zawodostwo. Ja nie ukrywam, że myślałem, że ktoś sobie jaja robi tak naprawdę. A przepraszam, a Kamil, powiedz wtedy, jak dostałeś ten telefon, bo to jest też bardzo ważna informacja. Ile walk amatorskich już miałeś stoczonych? Bo ty generalnie stoczonych amatorskich miałeś 117, tak? 130. A zobacz, wszędzie piszą co innego. Ja dlatego w tych rozmowach 130. Tak podpytuję. 130. Ile wygranych, ile przegranych? 7 przegranych, reszta wygranych. Jeden remis był. Okej. Okay. I to było wtedy, jak dostałeś ten telefon, to już było tak. Gdzie? To już te tam... Tak, to już byłem... Natrzaskane te dwa. Już miałem natrzaskane. No, strefę miałem 129. I jeszcze pamiętam, że jedną walkę zrobiłem, jeszcze amatorską, bo właśnie jechaliśmy na zawody do Myszkowa i tam chyba, nie wiem, czy były jedną, czy dwie walki, już nie pamiętam, jaki to był turniej, ale chyba dwie, nie chcę teraz skłamać. No i kontynuuj ten wątek. No i ty myślisz, kurde, chyba sobie ktoś jaja robi, tak? No i tak, no nie pamiętam, że chyba sobie ktoś robi jaja, no nie ukrywam, że powiedziałem, że to, mówię do trenera, że dzwoni do mnie jakiś chłop, mówi mi o jakimś zawodowcu, wyjeździ o kimś do Stanów, mówię, kurde, nie, to chyba ktoś sobie ze mnie żarty robi, no ale pamiętam, że już zakończyły się zawody, to tak mówię, to były chyba dwa dni, no i znowu dostaję telefon, jak już żeśmy wracali. I ja mówię, kurde, to chyba nie są jednak jaja. No i tak nie ukrywam, że zacząłem rozmawiać i no tak jak mówię, to taki amerykański sen, no bo tak jak mówię, no wyjechać do Stanów dla mnie to zawsze było marzenie. Tak jak mówię, kiedyś powiedziałem swojej pierwszej dziewczynie, że kiedyś wyjadę do Stanów i będę boksował w Stanach. I nagle to się dzieje, więc dla mnie to było takie, kurde, jest to możliwe. No tak jak mówię, ja wiedziałem, że w moich rodziców no nigdy nie byłoby stać na to, żebym gdzieś mógł wyjechać. Ja no nigdy nie jeździłem nawet na wakacje z rodzicami, więc nie pamiętam, żebym był gdziekolwiek na wakacjach, więc no to było niemożliwe, więc no tak jak mówię, marzenia się spełniają, jeżeli wierzysz w coś, no to jest ciebie bliskie, no i oprócz tego wiadomo, że ciężka praca, no bo bez ciężkiej pracy to pewnie bym nie dostał tej możliwości.